Wy, mordy moje, tutaj Hunter Blade, witam was w kolejnej mapce Adventure, którą i tutaj możecie sobie zobaczyć na moim kanale, to jest Minecraft Rebound. Nie bez powodu nazywałem to Simsy w Minecraft. Szybciutko wam przeczytam, co jest napisane na głównej stronie, tam oczywiście link do niej macie w opisie, tak? I wszystkie te załączniki potrzebne do pobrania sobie tej mapki. Po spędzeniu 3 lat w więzieniu, w końcu wychodzimy na wolność. Jako Colin Traves, który jest strasznie popularny w mieście, próbujemy odzyskać naszą reputację poprzez pomaganie obywatelom jak tylko możemy. Także mi się wydaje, że to jest bardzo fajna taka resocjalizacja, taki powrót do społeczeństwa. No, tego jeszcze chyba nie było, tego jeszcze chyba nie było. To są potrzebne rzeczy: Minecraft 1.8.8, Particles oczywiście, wideo są ustawione na All, Render Distance też również jest tutaj, mamy, jest 7 czanków, FOV 90 to jest, Difficulty Easy i Master Volume to jest, Easy jest i Master Volume jest 50, tak sobie ustawiłem i jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o dźwięk. Click to subscribe to my YouTube channel, tak, i tutaj jest jego Twitter, to można sobie wejść i zobaczyć wszystko, dobra. A my, proszę państwa, rozpoczynamy, kurde, jestem naprawdę ciekawy, co to będzie. Dobra, kolejny dzień w więzieniu, zobaczmy ile nam zostało. Ja, wszystko rozpisane, jest ostatni dzień. Dzisiaj zostanę wypuszczony, dobra. Spędzając kilka lat w więzieniu... Spędzenie kilku lat w więzieniu było na pewno jednym z najcięższych etapów mojego życia. Ale dzisiaj w końcu zyskam wolność, tutaj. Colin Traves. Zamordowanie pana... Star Wars Wii było... Coś tam, ale dostaję swoją karę. Idź teraz do portu, tam jest łajba, która cię z powrotem odstawi do miasta. I teraz wyjdź tam, ciesz się swoją wolności. Pamiętaj, jeżeli znowu coś odwalisz, to wtedy znowu się spotkamy. Dobra, mamy questa. Go to the harbor, okej. Fajne w ogóle są te cele. O, skrzynka. O, kotlety, kotlety się przydadzą. To mi się wydaje, że można by sprawdzić wszystkie cele. Tak, to będzie dobry pomysł. Sprawdzimy sobie jeszcze to więzienie, może tutaj coś będzie ciekawego. Dobra, z drugiej strony, ojej, z drugiej strony jak to wygląda? Kurde, powiem wam, że już mi się podoba. Tu widzę, że wszędzie pozamykane jest, tak? Dobra, to idę sobie w tamtą stronę w takim razie. Na easy to nie będzie mi tak szybko gut leciał. I tak mam 6 kotletów. Dobra, tutaj tak patrzę, że jest... Że jest wolne, tutaj... Tu nic nie ma, tu są nawet, te cele są na bloki podzielone, tu jest blok B, to jest blok A. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj będzie, jakaś skrzynka. Coś tu jest? Nie, tu jest tylko dirt. A tam poza tym też nie mogę wejść. Co tu jest? Mess hall? To jest prawdopodobnie jakaś stołówka. Tak, to jest stołówka, to jest jakaś kuchnia, tu widzimy. O, cię panie, jeszcze więcej kotletów, dobra, będę miał na podróż. Jest elegancko. W piecykach chcesz, też coś może być, czy nie ma nic? Warto by sobie posprawdzać trochę tych rzeczy. Tu jest ogień fajnie zrobiony, dobra, tutaj prawdopodobnie nic nie ma. W takim razie zobaczmy sobie resztę więzienia. Fajnie pokazane, tak zrobione. W takim stylu, dosyć ostrym. Nie, tu chyba nic nie będzie. A nie, bo tu jest blok B, a nie, z bloku B to ja wyszedłem, dobra, tu jest blok A jeszcze tylko. Co to jest? Mogę tu iść? Dobra, bloki od A do C, bloku jeszcze C nie sprawdziłem chyba, ale to mniejsza o to. Co to jest? Tu jest jakaś biblioteczka. Aha, to jest biblioteka po prostu, dobra. Wychodzimy stąd. Co mamy tutaj? Tutaj mamy widzenia! Ja cię nie mogę, ale świetnie to jest zrobione, naprawdę. Dobra, no i chyba tu trzeba iść. Tu jest kilka, czy co to? O, ja cię nie mogę, jakieś magazyny. Sprawdźmy szybciutko, czy coś tutaj będzie ciekawego dla nas. Ale wydaje mi się, że są puste te skrzynki wszystkie. Tak, wszystkie są puste, a tutaj nic nie ma, dobra. A, tu jest jeszcze podwójna. Dobra, tu nic nie ma, dobra. Czyli wychodzimy z magazynu. Tutaj co jest? Aha, takie puste pomieszczenie po prostu. Zobaczmy z drugiej strony, co mamy. Też puste pomieszczenie. Tutaj nic nie mamy. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. Wyszedłem? Welcome home.
Alcatraz, aha, byłem w więzieniu w Alcatraz, ja cię nie mogę. Dobra. To musimy teraz iść do portu. Zobaczmy sobie tę stronę, co tutaj mamy. Tu jest jakieś mieszkanko, ale do niego nie mogę wejść, tu jest tak jakby zablokowane samo z siebie. Także na razie nic tutaj nie zrobimy. Tędy chyba jest zejście do portu. Przynajmniej tak to wygląda. Ewentualnie jest to po prostu jakaś droga. Przeskoczę sobie, pozwolicie, troszeczkę szybciej. Nie, no, trochę dziwnie wygląda jak na drogę do portu. Ale muzyka pasuje do resocjalizacji, co? Masakra. Nie, ta muzyka wszędzie po prostu pasuje, nie? Jest tak, tak elegancka. Nie, tutaj chyba... Nie, to jest chyba znowu na wejście. Ale zobaczcie, jak fajnie są te zrobione. Pod napięciem. Tutaj, że pajęczyna jest zrobiona. Mega, mega. Bo to wszystko to jest więzienie, z tego co widzę. Nie no, powiem, że ten McKinstein znowu się postarał. Dobra, tu jest zablokowany. Dobra, chyba będę musiał wrócić naokoło. Albo sobie przetnę tu po prostu. A tutaj co jest? Co to za budynek? Bo może coś tutaj jeszcze być. Mam tu jakieś... Aha, tutaj nie ma zejścia. Dobra, to jest po prostu sobie budynek. Dobra, w takim razie przejdźmy się jeszcze raz tą drogą. Widzę, że to jest tak jakby otoczone to całe miasto tą drogą. Czy tam jest latarnia morska? Dobra, widzę statek, okej. To teraz jak tutaj zejść? Tu? Dobra, tu jest zejście. Nie tutaj, nie z tej strony. Tu? Dobra, jest, udało się. Zobaczę sobie jeszcze tutaj to. Bo jestem ciekawy, czy może coś będzie na górze. To jest chyba latarnia morska. Nie, nic nie ma, dobra. Ale te dźwięki chodzenia po drabinie w 1.8.8. Masakra, fajne są. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. O, ugotowane rybki. I co to jest? I łosoś ugotowany też. A tutaj? Tutaj jeszcze więcej rybek. Dobra, przywiozę z Alka teraz trochę ryb. I mięsa. Też nie wiem, skąd to mięso jest. Co to za zielona mgiełka? O! Cześć, ja jestem tutaj łajbownikiem, że tak to nazwę. I wezmę cię na podróż do miasta. Mam nadzieję, że... jesteś teraz lepszą osobą. Usiądź po prostu i możemy rozpoczynać podróż. Okej, okay, czyli wszystkie te zielone mgiełki będą nam sugerowały, gdzie mamy pójść, żeby jakby to dalej przejść, jeżeli chodzi o naszą podróż. Okej, okay. Tutaj coś będzie na górze? Nie, tutaj nic nie ma. Jezu, ja mam eksplorację po prostu tą z tych wszystkich gier, w które grałem. Żeby pochodzić, poeksplorować sobie, może znajdę jakiś, nie wiem, ukryty przedmiot, jakiś miecz plus 10 do ataku, coś takiego. Nie, dobra, musimy tu usiąść. Podróż się rozpoczęła. Witamy w Parkstone, dobra. Tutaj nic nie będzie prawdopodobnie, także od razu mogę sobie chyba wysiąść. Dobra, wysiadka. A, jakiś ziomuś, cześć ziomuś. Cześć, mały braciszku. W końcu wyszedłeś z więzienia. Spotkajmy się w twoim mieszkaniu, żebyśmy się napili i trochę porozmawiali. O proszę, i to mi się podoba. Widzimy się na miejscu, na razie. No dobra, to na razie, no, pójdź mnie brat, bo ja muszę... O, mapa miasta, czekaj. Dobra, my jesteśmy... Statek z różowym... Czekaj, tu jest niebieski, tu jest czerwony. Widzicie, prawy górny róg jest. Niebieski i... Znaczy jest ten czerwony taki mały zaznaczony. Ja jestem zaraz obok tego. Dobra, gdzie jest mój domek? Nie widzę mojego domu. Dobra, poszukamy sobie, poszukamy sobie. O, zmienił się nam od razu quest. Adres Princess Street 5/2B. Princess Street, aha, czyli co, to będziemy musieli iść Autumn Vale, później mamy jakąś Bright Pike, czy jakoś tak się nazywa, i jest Princess Street, dobra, czyli na ulicy Księżniczki. Tu jest jakaś skrzynka. O, więcej rybek. O, będzie zagrycha do wody, nie? Dobra, w takim razie możemy, myślę, że stąd już wyjść. Zobaczmy sobie jeszcze tylko
ten statek. Czy coś tutaj będzie? Nie no, powiem wam, że taka mapka Adventure to jest coś fajnego. Z fabułą od razu fajnie przygotowane, naprawdę mega sprawa. Na ten statek sobie później pójdę. Te skrzynki to już sobie chyba daruję, myślę, bo już więcej nie będę nic potrzebował. Dobra, ja muszę zobaczyć, jak tutaj jestem. Tutaj minąłem te stargany, tutaj jest parking, czyli jestem... Tak, jestem na górze i muszę teraz iść cały czas... O, to jest przyspieszone, widzę. Dobra, pójdźmy sobie troszeczkę szybciej. Później będzie czas, żeby sobie pozwiedzać miasto. Tu jest chyba stacja benzynowa. Ale ładnie to wygląda, naprawdę. Gość się postarał z tą mapą. Dobra. To jest prawdopodobnie ten duży budynek, który teraz mijamy na samej górze. Zaraz obok będzie mieli parking po prawej stronie. Zgadza się, jest i parking. I w tym momencie musimy minąć ten parking. Skręcamy zaraz w lewo, delikatnie. Nie no, coś świetnego po prostu. I teraz... Pierwsza w prawo. Co to za tabliczka? Princess Street P1. Tu jest 2 chyba. Czyli po tej stronie będzie. Co tu jest? Ile tu jest? 3. Czyli tu musi być 5. To jest dalej Underground Station. Tu jest Princess Street 5. Tu jest 7. Dobra, wchodzimy sobie. Alistair Davis, Dennis Cooper. Czekaj, to jest pierwsze piętro. Tu jest winda? Ja, tu jest winda. Dobra, to jest 2C, a my mieliśmy 2B, tak? Czyli 2D, czekaj. Przez 2B, dobra, czyli 2B będzie po tej stronie prawdopodobnie. Nie, tutaj nie. Może tutaj jest 2A. Jest i 2B, dobra. Co tak długo ci to zajęło? Mniejsza o to, usiądź i porozmawiajmy, okej. Najpierw zobaczmy, jak wygląda moja chata. No spoko, spoko. W tej skrzynce nic nie mam, dobra, czyli muszę usiąść sobie tam. To siadam. Dobra, usiadłem. Dobra. Mamy... Wow, tu mamy wybory nawet! Mam dobrą dobre wieści i złe wieści. Dobra, no to najpierw... Aha, zacznę od razu od dobrych. Płaciłem twój czynsz. Aha, czyli on opłacał nasz czynsz i... I mamy karty kredytowe, mamy po prawej pieniądze. I telefon. Dobra, teraz są złe. Aha, czyli o to, że zamordowaliśmy jednego gościa, to nikt nas nie lubi w mieście. No dobra. Mr. Wilson ma tyle roboty na ten moment. Dlaczego nie pójdziesz zobaczyć się z nim na pocztę, zapytać się, czy możesz mu pomóc? Dobra. Mamy questa. Princess Street 2, dobra. Nie no, to mi się podoba. Idziemy pomóc. Zrobimy tylko jednego tego questa i później sobie zaczniemy już kolejny odcinek. Żeby nie przejść wszystkiego. A, tu jest od razu parking. Dobra, Princess Street 2, tu było... To musi być tutaj. Tu jest 4. Uuu, tu jest pub! Dobra, Princess Street 2. I tu jest poczta. Dobra, tyle roboty do wykonania, nigdy tego nie zrobię sam. Potrzebuję twojej pomocy, proszę. No, teraz to co, proszę? 7 listów, żebyśmy rozdali. Dobra, czyli w tym momencie, aha, czyli... Dobra, jest list.
Dobra, czyli musimy... Click right the correct mailbox when holding the letter to put it in. Czyli tutaj mamy Princess Street 3, Angelia, Blanche Powell. Dobra. Zobacz, dobra, może wiecie co, w kolejnym odcinku zajmiemy się. To jest mailbox, czyli do jukeboxu po prostu będziemy musieli wrzucać. Okej, i tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Raz na tydzień będzie się pojawiał odcinek z tego. Mi się cholernie to podoba i jestem bardzo ciekawy i nie mogę się doczekać, jakie będą kolejne nasze zadania, żeby znowu powrócić do pracy ogólnie, do życia, tak? Nie do pracy, tylko do życia społecznego, do normalnego, wiecie, żeby ze wszystkimi się normalnie zadawać i być... mieć z każdym sztamę po prostu. Mordy moje serdeczne, arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobały wszystkie instrukcje, oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Pamiętajcie, żeby mnie obserwować na moich Facebookach, na grupach, na których... na Facebooku, na fanpage'u. Wrzucam czasami śmieszne jakieś tam zdjęcia, posty, coś takiego. Na grupie zawsze wrzucam informacje, kiedy jest odcinek, żebyście nie przegapili żadnego odcinka. Także koniecznie dołączcie i pamiętajcie, żeby obserwować tam grupę. Tak samo jak i fanpage'a. Na Snapchata wrzucam też czasami fajne zdjęcia, różne, przeróżne. Instagram to jest po prostu beka. Tam wrzucam różne, przeróżne też zdjęcia. Obserwujcie wszystko. No i nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli nie subskrybujecie. Łapka w górę, nawet dwie, jeżeli byście dali radę, jeżeli wam się podobało. I nie zapomnijcie, że macie taki malutki trybik, taki klucz, takie kółko z takimi ząbkami. Kliknijcie i włączcie powiadomienia, żeby też być informowanym na bieżąco o nowych filmach. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku. Czyli tak prawdopodobnie to będzie czwartek, 10:30, myślę, że to będzie spoko godzina, żebyście sobie po prostu później mogli zobaczyć. Tak wróćcie ze szkoły, z pracy, z czegokolwiek, to sobie zobaczycie później odcinek i tyle. Także ja się z wami żegnam, do następnego i trzymajcie się, yo!